Dzień dobry Państwu, dzień dobry Wam. Nazywam się Artur Pruziński, jestem autorem powieści Jarek Patriota, Bóg, Honor i Włoszczyzna. Tej. Przedstawię Wam 10 powodów, dla których warto sięgnąć po tę pozycję. W tym celu zakupiłem ten oto egzemplarz w Empiku za około 35 ziko. Zrobiłem to nie po to, żeby zdyskredytować tę pozycję, ale po to, żeby pokazać za pomocą analizy porównawczej, dlaczego warto sięgnąć po właśnie ten egzemplarz. Tutaj podobno znajduje się prawdziwa wersja historii Jarka, najważniejszej osoby w tym kraju, dowiecie się z niej, uwaga. Jak środowiska związane z szeroko rozumianą lewicą próbowały pod szyldem Solidarności stworzyć monopartyjny system władzy w Polsce. Ekscytujące. Tutaj dowiecie się, jak Jarek namówił Mieszka I do przyjęcia chrztu, opróżniając przy tym barek władcy z Bimbrusiem Omysła, jak do spółki ze Zbyszkiem z Bogdańca stawia czoło zazdrosnemu Jezusowi w bitwie pod Grunwaldem oraz, między innymi, krzyżuje szyki agentowi Tomkowi. Takich rzeczy nie dowiecie się w IPN-ie. Tutaj nie ma romansu, mogę Wam to zagwarantować, nie czytałem. Tutaj jest dzikość serca, namiętność, miłość oraz dziki seks. Nie chciałbym spoilerować, ale jak zapewne sami widzicie, z Krystyną. W tej książce autor idzie na łatwiznę, opisuje to, co już było, więc skoro było, u mnie też było, ale nie tylko, bo w tej książce są również historie związane z przyszłością. Na przykład z duchem Lenina. W tej książce podobno jest kilka przemilczanych anegdot z życia wodza. W tej książce jest bardzo dużo anegdot ciekawskich, plotkarskich. Dużo seksu, wulgaryzmów, ale tylko trochę wulgaryzmów, dlatego że nie jestem fanem wegi. I przede wszystkim dużo gwałtów. Oba tytuły mogą być doskonałym prezentem na różne okazje. Na Wigilię, Dzień Ojca, Dzień Matki, Dzień Antyszczepionkowców. Natomiast są pewne niuanse, różnice. Tego tytułu nie polecam kupować swojej dziewczynie chłopakowi na walentynki. Byłoby to co najmniej dziwne. Za to ten tytuł. Tutaj nie znajdziecie przepisów kucharskich. Tutaj mogę Was zapewnić, że odnajdziecie staropolski przepis zupki Knora. Tutaj jest taki fajny przytyczek, dzięki któremu łatwo się czyta książkę, wiecie, gdzie skończyliście. Ale żeby nie było, że jestem stronniczy, tu też jest taki fajny przytyczek. Ten tytuł dostanie się na poczcie u pani Grażynki. Tego tytułu na bank nie dostanie się na poczcie u pani Grażynki. Natomiast jeżeli umiecie korzystać z internetu, polecam. Gdziekolwiek w internecie dorwiecie tę książkę w każdej księgarni internetowej. Miało być 10 punktów, chyba wyszło 9, ale to nie jest najważniejsze. Jakby te pozycje dostaniecie za około 30-35 ziko. Ta książka jest, kosztuje tyle, co... kurde, jak to przeliczyć? 50% tej książki. Zachęcam wszystkich do kupna książki, jeszcze raz ją pokażę. Na cenę o najlepiej bądź innej porównywarce. I czekam na falę hejtu pod tym filmem.